To najkrótszy odcinek świata nagraliśmy, człowieku. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj z nami jest Oski i właściwie u Oskiego też będzie ten odcinek, także możecie zobaczyć u niego od razu perspektywę. Siema Oski. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Markus. No i bardzo długo wyczekiwany duet, bo ludzie to już mnie normalnie skandowali z każdej możliwej strony. Tak, jedziemy dzisiaj testować nowy tryb driftowy, zobaczymy czy uda nam się go ukończyć. To znaczy jest to tryb fabularny, no nie? I w tak tym jest. Trybie będziemy musieli driftować. No i ten duet musiał się tu pojawić, musiał się pojawić Marquis, który zresztą nauczył mnie driftować i w Forzie Horizon 5 i także uczy mnie obecnie driftować w Assetto Corsie. Także, ciekawie. Jedziemy sobie na miejsce, no i zobaczymy co nas tam czeka, na pewno dużo będziemy musieli się nasłuchać o tym klubie driftowym, wiecie, tych fabularnych takich wstępków, ale dla nas najważniejsze będzie driftowanie. Widzicie, driftujemy sobie na kierownicach w Forzie, co nie jest takie dosyć, no nie jest takie proste, zwłaszcza że no kurde, kierownice ledwo co działają, tak? No dokładnie, my się cieszymy w ogóle, że mamy tą możliwość grania. No Lucek bez sprzęgła, ale przynajmniej tą kierownicą da się obracać, no i jesteśmy w stanie przejść jakkolwiek tą historię driftu, nie? Jakoś zapoznać się. A ja dostałem w międzyczasie strzała w tył. Co się stało? Ja cię uderzyłem? Nie, ja sam się uderzyłem, że tak powiem. To jest tak zwany strzał w tył, czyli dodałem za dużo gazu, a, no i dobra. Mnie obróciło. Myślałem, że ja coś tam zmaściłem. No uczeń przerósł mistrza, no teraz Lucek przeleciał jak szef, a ja się rozpierdzieliłem jak młokos. Klucz do zwycięstwa to jest słabsze auto. No tak. Jak masz słabsze auto, to łatwiej opanować. Też nie mam jakiejś wygórowanej mocy, no ale te 600 koni chyba tutaj jest, o ile dobrze pamiętam. Tak, boję się właśnie tych samochodów, które będziemy mieć do dyspozycji w tym klubie driftowym, bo tam przeważnie dają te Formula Drift, nimi się ciężko lata w Fordzie czy czwórce, czy piątce. One mają jakiś taki dziwny, nie wiem, na kierownicy jest taki dziwny, jak to powiedzieć, taka tak, kierownica strefa. Ma takie swoje momenty, w których ona się zatrzymuje, czujesz taki dołek kierownicy. Tak, dokładnie, brakowało mi słowa, no. Tak, ale wiesz co, z tego co oglądałem wstępnie, jak ta historia wygląda, to najprawdopodobniej na samym początku dadzą nam jakieś słabsze fury. To by było super. Dobra, gdzie to w ogóle jest? To gdzieś tutaj to na... jest tu widzę, w lewo. Widzę. Dobra. Chyba tutaj. I tu na górze czy tu na dole? Na górze chyba. O, na górze, ja trafiłem. O. Dobra, no to jesteś liderem, zaczynaj. No ja raczej totolotka nie puszczę, jeżeli nawet nie trafiłem na ulicę. Fajnie, że w ogóle w Forzie możemy wszystko robić razem w kooperacji. Praktycznie każdy wyścig, każdą fabułę, jakby nie, te rzeczy. Tak jest, no. I powiem ci tak, nie wiem czy to wypali, bo ja klikam rozpocznij i jest napisane opuścisz swój konwój, czy chcesz kontynuować. No to chyba skończyliśmy nagrywać odcinek, o Boże. Ja pitole. Nie możemy, ja już pochwaliłem Fordę, że możemy zrobić to w kooperacji. No, nie możemy. Patrz, poczekaj, ja ci dam lidera i teraz ty sobie kliknij, to zobaczysz. Okej, okay. Dobra, faktycznie klikam. O nie. To najkrótszy odcinek świata nagraliśmy, człowieku. No nie mogę, no. Dobra, no to chociaż wiesz co, skoro to mnie wypaliło, to zróbmy tak, że my pójdziemy sobie i polatamy na jakimś naszym nowym autkiem. No i ja, zróbmy sobie po prostu taki konwój driftowy przy tym. Dobra. Przy wulkanie. Oh my god. Ej, dlaczego ludzie? Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Nie będziecie mogli ze znajomym zrobić klubu driftowego. Jakby ja byłem 100% pewny, że tak nie zrobią. No jakby każdą tą fabularną rzecz można było robić jakby razem, zawsze, no nie? Teraz co się stało? Dobra, nic, trudno. Zrobimy sobie, skoro już jesteśmy razem, bo żeśmy się umówili, mieliśmy wczoraj nawet nagrywać, tak. Sobie przysiąść, także chociaż sobie coś tam razem polatamy, pojedziemy sobie na wulkan i tam podriftujemy. Przy okazji, wiesz co, ja nie chcę narzekać na Fordze i tą obsługę tych kierownic, bo już u mnie widzowie się nasłuchali, pewnie u ciebie też się nasłuchali o tym. Więc no oczywiście, że tak, tylko ja mam na tyle spokoju, że moja kierownica działa, wiesz, tak jak dzisiaj, za czwartym razem, kiedy ją podłączysz, ale to jest działa. Dziwne, nie? Jakby komputery są zero-jedynkowe, więc albo działa, albo nie działa, tutaj za czwartym razem, jakby
O co tu chodzi? Tak, bo wiesz, to jest złota zasada IT. Ja to jakby, jak to się mówi? Ja to respektuję w pracy, że jak coś nie działa, to wyłącz i włącz i zadziała. Mhm. To tutaj to trzeba respektować codziennie praktycznie, jak się podłączy jakieś. No ale czwarty raz z rzędu, jak ktoś sobie znaje zasadę do trzech razy sztuka, no to nie będzie miał działającej kierownicy, kurde. Wiesz, po trzecim razie się zeruje i czwarty to jest znowu pierwszy. O kurde, okej. Okay. No dobra, o, kurde, wiesz co, ja sobie się zastanawiam, czy damy radę, bo mój samochód jest dość słaby. On jest tak zrobiony, żeby po prostu przyjemnie się nim latało na kierownicy. O, rozbiłem się. I właśnie zastanawiam się, czy uda nam się skleić coś, jakiś chociaż jeden ślizg, żebyśmy jeden przy drugim lecieli. Wiesz co, myślę, że nie ma problemu. Ty, zrobimy tak, że ty będziesz prowadzić na samym początku, później spróbujesz ty się do mnie dokleić, bo no z tego co mówisz, no to ja mam chyba mocniejszą furę, więc jeżeli ty będziesz się jechał pierwszy, ja spróbuję się do ciebie dokleić, to raczej nie będę miał problemu, żeby ciebie dogonić ewentualnie, nie? Spoko. Zobaczymy, tam jest dużo zakrętów, więc będziemy mogli dużo popróbować sobie. No dokładnie, nie dostali prawdziwego klubu driftu w koopie, to muszą improwizować. Tak, i jeszcze jedna rzecz, jak będziemy dojeżdżać do tej strefy driftu, to zróbmy tak, że jakby nie rozpoczniemy tej strefy driftu, żeby wiesz, był kontakt, no nie, ze sobą. Bo tak to będziemy chyba przez siebie przenikać, chociaż chyba tak, wiesz. Nie, powiem ci tak, wolę nie testować, bo trafik jest przezroczysty, ale czy gracze to nie pamiętam. Aha. Jaką rejestrację masz kozacką? To jest twoje malowanie, nie? Tak jest, no to może jest moje malowanie wraz z moją klubową rejestracją, ale najciekawsze jest to, że jak powiedzmy randomowy gracz pobierze to moje malowanie i ma włączone rejestrację w grze, to ta moja rejestracja jest tak idealnie wklejona, że zakładając rejestrację z gry, kompletnie moja jest niewidoczna. Uuu. Nice, czyli nie ingeruje w to, jaką ktoś chce mieć rejestrację. No nie, nie nakładają się, super. Nie? Jakby, znaczy nie rozsuwają się. Dobra, jak będzie ta strefa driftowa, to sobie tam, a zresztą już możemy się zacząć kleić, albo może ty jedź przodem jak chcesz. Wiesz co, twoje auto widzę, że jest dość szybkie, także nie mam problemu z doklejeniem się do ciebie. Bo ja mam też druga sprawa, dość wysokie ciśnienie w oponach, przez co czasami trudniej jest mi przyspieszyć, ale za to jak mam długi zakręt, to jestem w stanie go bez problemu bokiem przelecieć, nie? Nasz konfig pewnie jest podobny, ale samochody mamy inne. O, wyleciałem. Dobra, spróbuj przodem. Aha, tutaj jest ta strefa. No, tu jest ta strefa, no. To wjedźmy na nią bokiem, żeby nie przez te no, bramki. No, obok tych. Aj, gałęzie w interkulerze, Jesus. Nie mogę tego przeboleć, że nie mamy razem, w sensie nie możemy robić razy tego klubu driftowego. O Jezu, leciałem. No lipa, lipa, no co ci powiem, no. Ciekaw jestem, ile jeszcze zawodów nas czeka w Forzie. Dobra, próbujemy. No to let's go. No kurde, przez ten dym ciężko widzieć. No bardzo ciężko, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Poprzednio jak jechaliśmy, tak mi kopciłeś, że jedyne co widziałem to białe chmurki. W setokorcie można sobie, wiesz, to wyłączyć, nie? Tak, jest tak. Jest przyjemnie. Tak. Ale nie wiem, czy cię dokleję tak do drzwi, spróbuję. No ja zwolnię troszeczkę, będę na hamulcu jechał. Ło! Bliziutko teraz było super. Było fajnie, było fajnie. Dobra, dawaj, zwalniam. Okej, widzę, że się zbliżasz. Fajnie to wygląda. Ale ciężko jest się zbliżyć. Musielibyśmy może na rondzie popróbować. No na rondzie myślę, że to bez problemu. Tylko jeszcze które, bo mamy tutaj dość dużo do wyboru. A tam na końcu autostrady chyba wystarczy. I tutaj chyba ja zrobiłem błąd, bo powinienem na czwórce jechać, bo moja trójka jest dość krótka. O! Patrz jakie wyprzedzenie podczas driftu, kurde. To nie jest jeszcze to, nie? Zamieniliśmy się miejscami. Dobrze jest, polski hunigan. O Boże. Na czwórce już samochód muli, już się zaczyna prostować. A ja właśnie, kurde, muszę na czwórce jechać, bo inaczej nawet ci nie dogonię i nie zrobię tego zakrętu bokiem. Jestem cały czas za tobą. Nice. Ua, wyleciałem. Ja też. Źle skontrolowałem. Serio? Źle tak, skontrolowałem identycznie. To.
A w ogóle powiedz mi, w tym samochodzie, którym jedziesz teraz, pamiętasz może, czy ty stosujesz w ogóle opony driftowe? Bo ja powiem ci szczerze, cały czas jadę na ulicznych. Ja jakoś nie wierzę tym oponom driftowym. Ja tu mam chyba standardowe, ziom. Standardowe to jest tego samochodu. One się najlepiej ślizgają w samochodach, które mają no tak do 500 koni mechanicznych. To one są, znaczy to zależy od wagi auta, no nie? Ale jak jest auto do tych gabarytów, no i mam tak gdzieś koło, nie wiem ile tu mam koni mechanicznych. Podejrzewam, że gdzieś koło 400, coś koło tego. I powiem ci, że driftowe nie, driftowe to tylko do maszyn, które mają powyżej 1000 koni mechanicznych. Ale się fajnie teraz, prawie się skleiłem, prawie. No tutaj jest akurat takie fajne miejsce, gdzie był slalom. No. Oj, kamień! No, ten zawsze kamień, on tutaj, tak, on tu potrafi. No, ale dałem radę. Cały wyścig, ale dałeś radę, to był taki... Tylek mi podskoczył. Jump drift, no. Jeszcze transfer by się tam przydało zrobić. Oj, oj, i po barierce. Najlepiej by było chyba mieć takie same samochody, nie? Albo mniej więcej z tą samą mocą. I wtedy byśmy zaraz dali... Zaraz powiem ci szczerze, nie zdziwię się, jeśli powiesz mi, że masz dokładnie tyle samo mocy, co ja tutaj, bo tak widząc po tym, jak my jeździmy, to ty przyspieszasz całkiem znośnie. To nie wiem, ale na pewno mam standardowy silnik. Tu jest ta V6. Ja też mam standardowy. Fajnie weszło, o kurde. To uwaga, wąsko. Znaczy wąsko, stromo i szeroko. Co ja gadam? Jak to się mówi? Ostro. Kurde, chłopie, ostry driftujemy zakręt. Jednocześnie i nagrywamy odcinek. Język się naturalnie plącze. ale fajnie to wygląda. Kurde, pierwszy raz z kimś driftuję, gdzie wiem, że ma na 100% kierownicę. Tak jak z moimi widzami gdzieś tam gram, to widzę, że większość gra sobie na padach. To jest oczywiste, no, gdzie kierownica taka wielka robi do tego stanowiska lub przyczepić do biurka za każdym razem. To jest kłopotliwe, nie? Więc ja tam do widzów tak. Nie mam pretensji, że oni sobie grają na padach ze mną gdzieś tam na zlocie czy coś. Ale widać to, kto jeździ, wiesz, na kierownicy, bo widzę, że ty jedziesz tak ultra płynnie, nie? Mhm. Jak ktoś gra na padzie, to jest tak samo jak było od Forza Horizon 3 czy 2 nawet. Widać, że ten samochód tak pulsuje na boki, no nie? Tak, zero-jedynkowo generalnie, on się buja na boki strasznie, tak. Jak latasz bokiem, nie? Tak, a tutaj jest taka płynność, nie? Jeszcze się zatrzymamy na chwilę, spróbuj zrobić kółko wokół mnie. Pokażemy widzom, jak to wygląda, jak wyglądają właśnie te koła. Się bardzo wolno skręca. No to wiesz gdy co? Gdy osoba, która gra i gra na kierownicy, to bardzo dobrze widać w Forza, no nie? To wiesz co, może zjedźmy niżej, bo tu już się kończy ten fajny asfalt, tylko jest taka brzydka kostka brukowa, a ja mam tutaj gwintowane zawieszenie i nie chciałbym stracić plomb w zębach. Jasne, dobra, no to zawracamy. Driftem czy wolisz jakoś po prostu a się można tepnąć? Driftem. Dobra. Może, o, dojedźmy sobie do tego slalomu i spróbujmy tam coś popróbować, jakieś transfery, chociaż nie wiem, czy mi się uda dojechać do ciebie. Wiesz, to jest kwestia też, żeby kierowca z kierowcą się zgrał, nie? No, to było bliskie, to było bliskie. Więc tobie się akurat skończył albo bieg, albo po prostu drift. Bieg mi się skończył, bo katuję go na trójce. Dobra, teraz czwórę wbiłem. Ja próbowałem jak najwolniej, ale wiesz. Jestem za tobą. No jest slalom. Ej, w ogóle tutaj jest strefa prędkości, nawet nie zauważyłem. Tobie też liczy prędkość? O, tak. Przez chwilkę się udało. Ja cały czas generalnie jestem za tobą, tylko tam nawet lekko cię wyprzedziłem. Widziałem, no. Ja próbuję tak na ręcznym trochę podciągnąć ten drift, żebyś mógł się zbliżyć. Ja też, cały czas ręka w pogotowiu jest. Kurde. A jak tak widzę, nie, czasami te filmy, co tam ludzie wrzucają, jak w Assetto Corsie tak bliziutko, wiesz, samochód obok samochodu, ja nie wiem, to trzeba chyba... Powiem ci szczerze, 2000 że w Assetto jest prościej. Ja tak? W życiu. W Assetto Corsie jest prościej się do kogoś dokleić. Czemu? Nie mam pojęcia, ale ja sam zauważam po sobie, że tutaj w Fordzie te auto są takie, nie wiem jakby to nazwać, takie frywolne, no na lata ci to na wszystkie strony. Mhm. A w Assetto Corsie to jest takie... Takie zbite ze sobą, nie?
ma to sens, o. A, tak, to prawda, tam się więcej czuję. Dzisiaj sobie nawet trenowałem drifting tam i powiem ci, że no, jak marzenie to wszystko działa. To, co robisz z kierownicą, to ma odzwierciedlenie w grze i przede wszystkim wszystko czujesz na kierownicy. Nie musisz jakiejś kamery z zewnątrz samochodu ustawiać, żeby, wiesz, ogarnąć, no i nie? Z twojej strony jesteś w stanie wykorzystać potencjał wreszcie swojej kierownicy, nie? Poczuć tak naprawdę, no, moc force feedbacku. Tak. I tą precyzję przede wszystkim. Tak. Nie, no lecisz, kurde, 150 na godzinę latasz na za tych szybko. Długich zakrętach. No to w takim razie mam dość mocno skinigowany samochód. No. A tego, to nie jest właściwie mój ulubiony wóz do driftu, bo moją ulubioną jest chyba RX-7, taka, wiesz, z bodykitem szalonym. Aha, ten bodykit taki pod Time Attack. No. Ej, ale samochód wygląda jak jakiś smog, nie? Japoński. Tak, tylko, kurczę, powiem ci, że nawet nie odwzorowali tego w 100%. Widziałem porównania w rzeczywistości versus to. No. To czegoś tam brakuje, chyba wydech jest inny, czy coś takiego. To się nie postarali, ale wiesz co, i tak mi się podoba, bardzo fajnie. Nie, no wygląda. Owszem, no to mówię, i tak wygląda spoko, tylko jak już mówiąc o realizmie, nie? I podobieństwach. Tu będzie kilka zakrętów. Spróbujmy tutaj. O, nie mocniej. Wow! Dobra, na zewnątrz. O, trochę za duży kąt! Wyspinowałem, nie chciałem cię wiesz, blokować. Wiesz co, to chyba powiecie. przeze mnie, bo cię lekko musnąłem. Nie wiem, nie, jak nie, to nie, nie dotknąłeś mnie. Ja specjalnie tak uciekłem, żeby ci zrobić miejsce na drodze, wiesz? A, okej. Okay. Znaczy, ale fajnie uciekłem, zajechałem ci drogę. No, próbujemy. O Jezus Maria, przestek, o chłopie. Przestek poszedł, okej. Okay. Zabrakło mi już kół. Miałem jakąś dłuższą trójkę, bo u mnie z kolei wszystko na trójce wchodzi. Jaki to jest o matko! Strasznie płytki i długi zakręt. No. Miałem wrażenie, że wjeżdżając do góry, jakoś lepiej mi się go jechało. Chyba lepiej, ogólnie. Bo jest lepsza przyczepność, nie? Zawsze. No tutaj przyspieszasz mimo woli, nie? A w driftowych samochodach, jak masz hamulec ustawiony bardziej naprzód, to hamowanie nie jest takie dobre. No plus ja mam ABS wyłączony, więc jak hamuję przodem, no to jadę do przodu, nie? Ja sobie właśnie włączyłem, prosto, żeby dohamowywać lepiej. No, to powiem ci, że tak w Assetto Corsie dużo więcej się czuję, ale tutaj jeżdżąc na tej kamerze z zewnątrz jest naprawdę okej. Okay. Tak, bo wbrew pozorom, mimo że dużo ludzi by powiedziało, no dlaczego nie jeździmy w sumie z kamery wewnątrz, że niby więcej wtedy czuć, bo czujesz się jakbyś siedział za kierownicą, to od razu zdementuję wam tą myśl. Nie, Forza Horizon nie jest stworzona do tego, żeby jeździć tutaj na kierownicy z wewnątrz, bo ja osobiście podczas jazdy taki normalny i to jest spoko, ale jak próbuję tylko driftować, to nic nie czuć kompletnie. Nie wiesz, jak się auto zachowa, nie wiesz, jak duży kąt w sumie w samochodzie masz, gdzie jest twój tyłek, no nie czuję się tego wcale, tak kompletnie, płasko strasznie się jeździ. Dziwnie jest i to ja mam wrażenie, że też kamera jest źle skonfigurowana, bo albo co, nie wiem co tu jest nie tak, ale tak się siedzi za nisko po prostu, nie widać tej drogi, kompletnie nie umiem na tej kamerze. Dobra, zawracamy. I co mieliśmy? Aha, mieliśmy jeszcze rondo trzepnąć sobie. Aha, i mieliśmy tak, wokół mnie. Ja miałem wokół ciebie. No, tak, dobra. No. To na pewno na tym skrzyżowaniu na samym dole będzie spoko. O, ten zakręt jest fajny, bo jest mega równy. I nawet nie muszę piłować fury. Żeby go przejechać pięknie. Powiem ci, że jechałem po twoich śladach. Tak? Tak, no idealnie. No to jest tak w miarę oczywiste, nie? Ktoś nas dołączył. No, bo masz otwarty konwój. A, dobra, nieważne. Okej, to ja się zatrzymuję. I zobaczcie, widzowie. O, akurat nam. Akurat w tym momencie, przyjechał. Nie?
Dobra, mamy tutaj jakoś dużo ludzi, chodźmy gdzieś w inne miejsce może. Chociaż nie, no tu jest odpowiednio. To gdzie sobie pójdziemy? To chodźmy się, może tepniemy, wiesz gdzie? Ustal cel grupy, wiesz? Będzie mi łatwiej. Cel grupy tam, gdzie mam się teleportować. Na lotnisko tutaj. Okej. Tutaj mamy dużą płytę, taką, że możemy sobie latać. No i w każdym razie widzowie od razu zauważycie, że kiedy Marquis będzie jechał na kierownicy, a kiedy na padzie, będzie bardzo... kiedy na kierownicy, a kiedy na padzie, dobra, pomyliło mi się. Tak, no. Pomyliło mi się trochę. No i próbuj. Teraz na kierownicy sobie śmiga, także widzicie, że koła skręcają się płynnie, samochód reaguje na to, co Marquis robi, bardzo płynnie. Płynniutko. Dohamowuje sobie przednimi kołami trochę, tak żeby samochód żeby być mu się... jak najbliżej zderzaka. Tak, żeby samochód mu się bardziej dokręcał. A mógłbyś teraz zrobić to samo na padzie? Oho, no dobra, challenge accepted. I teraz mogę będziecie mieli takie czarno na białym porównanie, jak to wygląda. I widzicie od razu koła jak reagują? W jaki sposób samochód skacze? O, widzicie teraz, nie? Ja nawet u siebie to widzę, powiem ci szczerze, to już nie chodzi o synchronizację graczy, no. Tylko u mnie lokalnie ja to widzę, no śmiesznie. Tak, no właśnie tak to wygląda, nie? I jak ktoś gra na klawiaturze, to jeszcze bardziej jest to widoczne. Tak, no bo klawiatura nawet analogowa nie jest, więc tam już kompletnie zero-jedynkowo jest, nie? Tak, tak. No więc w ten sposób bardzo łatwo możecie poznać przy skręcaniu, jak ktoś się z wami ściga, czy podczas jakoś tam driftowania, czy czegokolwiek, możecie poznać, kto gra na kierownicy. Spoiler, taką osobę bardzo ciężko w Fordzie będzie spotkać, bo Fordza jest bardzo wymagająca pod kątem tego, że tu się generalnie ciężko jeździ na kierownicy, ciężko jest to wyczuć. Tak, no i generalnie bywa też tak, że możesz mieć z kolegą ten sam model kierownicy, a u ciebie się może jeździć inaczej i u kolegi jeździć się może inaczej. Co? Także to dlaczego? Też, tak, to nie jest aż tak dobrze zrobione, żeby każda kierownica, jeden model kierownicy wszędzie jeździł dokładnie tak samo. Jak to jest możliwe? Nie mam pojęcia, ale widziałem przypadki, widzowie mi mówili, że jeden ma Trasmastera T300, drugi ma T300, no i jednak gdzieś są jakieś tam rozbieżności, że jeden bardziej swobodny ma ten drifting, a drugiemu ciężej, kierownica bardziej mu szarpie, aniżeli jest taka, wiesz, płynna. A to może ustawienia samej kierownicy gdzieś tam w systemie, możliwe. Czy coś? Możliwe, no nie wiem, ja tej kierownicy niestety nie mam, więc nie powiem jak jest, ale no, najbardziej widać, czy ktoś jeździ na kierownicy, jak robimy zloty, słuchaj, bo jeżeli się parkuje, no to na kierownicy, no to raczej możesz manewrować sobie sprzęgłem i powoli ruszać, a często ludzie też na padzie, jak jeszcze grają, tak, bez sprzęgła jak grają, no to gra ci tak czasami szarpie, no i ruszą tak 5 na godzinę od razu zamiast od jednego. No tak jest, tak jest. Ach, co poradzisz, jest jak jest, nie ma co narzekać. Dobra, ostatnia rzecz, sklejmy sobie, dobra, nieważne. Tak, sklejmy paryny na rondzie. Na rondzie sobie zróbmy drift, chodźmy sobie tutaj. To jest takie duże rondo, tu na... myślę, że dam radę tym samochodem na czwóreczce, że pociągnie tego drifta. Fajna w sumie ta 350, powiem ci, że w czwórce też mi się kapitalnie nie driftowało. Tak, no ogólnie w czwórce 350Z to był mój samochód numer 1 do driftu, ja na nim sobie ćwiczyłem, ja nim jeździłem najczęściej i miałem zrobionego idealnie pod siebie, żadnego innego samochodu nie zrobiłem tak jak tej 350. No, a tutaj też samochód driftuje sam, bardzo przyjemny. Gotowy? Tak, jasne. I ja jadę na czwórce i nawet nie pałuję tego auta do końca, tylko mam takie 4-5 tysięcy obrotów. Będę jechał trochę bardziej wąsko, żeby cię nadgonić. Dobra, ja próbuję raz. Trochę wolniej. Skończyło spoko, mi się. Spoko, ty możesz jechać jak jechałeś, ja po prostu jadę bardziej wąsko i aż wreszcie się spotkamy. To ja pojadę w szerzej. Jednym miejscu. Okay. Oj, bo mi się tutaj trochę... mi brakuje tu kunia. Tak to prostuje niskich obrotach. Spróbuję na trójce. O, trójka u mnie lepiej. No, spróbuj. Teraz byłeś jak Zygzak McQueen, żeś poleciał w kaktusy. Dobra, jeszcze raz. Może bliżej spróbujmy siebie, bo nie wiem jak blisko jesteś, bo się nie mogę obracać, wiesz. No ja jestem przy drzwiach.
za wąsko. Kurde, może ty A ja mam zbyt prosto. Czuły hamulec, powiem ci. Bo co chwilę auto mi samo hamuje. Znaczy nie hamuje, tylko świecą mi się reflektory, nie? A, hamulca. Ja sobie ustawiłem martwą strefę, bo tutaj w Fanateku możesz sobie bezpośrednio w kierownicę wgrać martwe strefy. I no za właśnie, każdym No jak na komputerze sobie to zrobisz, to jak odpalisz ją w trybie Xboxowym, to też masz te martwe strefy. Martwa strefa osi przyspieszenia. To tu jest martwa strefa osi hamulca. O, i ja to chcę. Dobra, ja chcę minimum 10. Ja chcę sprzęgło. Wiesz, jakbym miał sprzęgło, to tutaj bym mógł, wiesz, trochę bardziej gdzieś tam strzelić ze sprzęgła w którymś momencie i po prostu byśmy dalej lecieli, a tak to mi się samochód prostuje, no i sprzęgło mam tylko wtedy, kiedy ręczny hamulec zaciągnę na chwilę, nie? No tak, to tak, to jest fakt. Lipa, ech. Czekaj, im większa martwa strefa, tym mocniej trzeba... Czekaj, zwiększę wartość, jeśli gra rejestruje sygnał wyjściowy, nawet gdy hamulec znajduje się w pozycji neutralnej. Zwiększ tę wartość, no dobra, to zwiększam. Okej. Zewnętrzna. Im większa, tym lżej wystarczy wcisnąć hamulec. Dobra, to dam na 95. 90... O, kurde. Wszystko mi się zresetowało. Odrzuć i kontynuuj jeszcze raz. O, no i dobra. Dobra, i zobaczymy teraz. Kurde, bele. Dalej to samo. Hashtag Forza. No. To wiesz co, ja sobie zmapuję inny hamulec. O, no i będzie git. Dobra, teraz jest gitara, o! Możemy jechać. O, żeś wjechał! No czemu ja cię zepchałem? Przecież byłeś niewidoczny. Bo już wyszedłem z menu, wiesz, i pewnie cię zbugowało. I byłem dla ciebie lekki jak piórko. No tak. Dobra, mogę jechać. To jest w sumie dobra opcja, żeby schodzić po głowie. Co? Okay. Aż się boję. A to może kiedy indziej. Ja pojadę z tyłu teraz. Troszkę mniejszym kątem mogę polecieć. O, no i spoko. Twoje auto szybciej się zbiera. Będę starał utrzymać na jednym pasie. Ale to trzeba, o Jezu, ciężko jest bardzo. I dogonić jest ciężko, i prowadzić jest ciężko, żeby się zgrać. O. Ale żeby jest, się utrzymać jest, ciężko. Patrz. Oj, ja boję. No i tak, będziemy musieli jeszcze zdecydowanie poćwiczyć jazdę w konwoju. Czy raczej tandemie. Tak jest. Ale no, jakieś predyspozycje tutaj są. Widzicie, że driftowanie jakoś nam idzie. Mało się, znaczy nie zdarza się aż tak często, żebyśmy przestorowywali, a to jest klucz do tego, aby spróbować zrobić jakiś tandem taki ładniutki. Jeszcze żeby z transferem coś wyszło, o kurde. Na taki odcinek to, sam bym chyba obejrzał chyba z 20 razy. No, to najlepiej słuchaj takiego shortsa nagrać, bo będziemy robili 20 akcji, które nam nie wyjdą, ale 21 się uda i to wrzucimy. O i shortsa, no takiego 19-sekundowego, który... Tak. Którym pokażemy wam, że o, tu akurat wyszło, jesteśmy super drifterami, nie? A nie zobaczycie tych 3000 innych prób, które zrobiliśmy po drodze. To to już nieważne, tak, już nieważne. To już jest nieważne, no, jest jak jest. Dobra, Markus, dzięki ci, no, bardzo fajnie się przechodziło z tobą klub driftowy. Idealnie, słuchaj, wszystko zrobiliśmy wszystkie trzy gwiazdki. Tak, polecam wam, klub driftowy świetny jest, spróbujcie sobie ze znajomym, bo się gra fantastycznie, tak jak my dzisiaj. Mega, mega fajna sprawa, naprawdę. Kurde, próbowałem się teraz do ciebie dokleić, nie udało mi. To może polecia. Teraz. Na dwójce będę jechał, nie szybciej. Ja muszę na jedynce, się będę obracał. No i obróć. No i zrobiliśmy. Dobra, rozjeżdżamy się do naszych chat. A was, moi drodzy, zapraszamy na kolejne odcinki. Koniecznie zajrzyjcie na kanał Marquis, aby to szybko zrobić. Kliknijcie sobie nickname w tytule tego filmu. Po prostu tam będziecie mieli po małpce taki nickname Marquis.
to klikniecie, to przejdziecie od razu na kanał Marquisa, będziecie mogli zobaczyć jego perspektywę z tego driftowania. Trzymajcie tak się, jest. Na razie, cześć. Dobra, to teraz ja się pożegnam osobno do siebie. Okej. Dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał. Oczywiście, jeżeli tak, to zostawcie łapkę.